Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Dominator i zapraszam Was do poradnika, jaki zestaw komputerowy kupić za 1700 zł około do gier pod LoL'a, Dotę, FIFA, World of Tanks, Metiny, MMO, Tera, karcianki, Duel of Champions, Heroes of Storm i tak dalej, typu gier, typu właśnie free to play. Ktoś mi kiedyś napisał, więc taki oto zestaw robię. Co tydzień oczywiście będzie kolejny, co tydzień o godzinie 15 kolejny zestaw. Więc zapraszam do pierwszego. This Seagate 1 TB. Tu się rozpisywać najlepsza wydajność do ceny. Cena jakość jest ok. Więc do takiego sprzętu jest wystarczający. 1 TB w zupełności wystarczy. W tych droższych zestawach już będzie potrzebny 2 TB, ale w tych 1 TB wystarczy. Obudowa Silentium PC. Bardzo ładna, nieplastikowata zbytnio z wyglądu. Ma dwa wentylatory, dużo slotów, dużo miejsca. Nie jest jakoś wielce duża, ale jest naprawdę bardzo ładnie rozgarnięta. I ma zarządzanie kablami, co w tej cenie 130 zł jest naprawdę fajną opcją. Kolejną rzeczą jest płyta główna Gigabyte. Soket, ten co jest potrzebny. Dwa sloty pamięci RAM, jeden slot PCI Express 3.0, zasilanie USB. Nie ma szału, ale w co w tej cenie co oczekujemy. 200 zł, cena jakoś bardzo fajne. W zupełności takiego komputera nie ma co dawać lepszej płyty głównej. Bo to jest dla tak zwanych ludzi, których nie stać, którzy nie będą chcieli wiele rozbudowywać. Najwyżej dokupią coś RAMu, potem lepszą może grafikę i będą sobie tak używali w takie proste gry, zwykłe użytkowanie domowe. To jest dla takich osób przeznaczone. Zasilacz Corsaira 450 W. Ma dobra ilość złącz. Cichy, wydajny. Solidny. Podobno bardzo solidne zasilacze. I sądzę, że tak jest. Mój Silentium PC, który mam, powiem, że z moją kartą się gryzie i piszą cewki przy 1000. Powyżej 200 tych. Jest trochę, jakby powiedzieć, coś jest nie tak, gryzie się. Więc do tego polecam Corsaira, nie Silentium PC. Zasilacz, taka moja uwaga. Jeszcze to nie było pamięci RAM. Tak, pamięć RAM to Kingston HyperX Fury 4 GB DDR3066 CL10, super wydajny, ładne chłodzenie, super to wygląda. Bardzo ładnie Wam współgrę, dokupić sobie 4 GB RAMu i będziecie mieli 8 i będziecie mogli mieć kompa już dość fajnego, wydajnego i na Wasze potrzeby, tych, którzy kupią za tą kwotę, tu do gier typu Unity, Dragon Age, Far Cry, nowe GTA, Wiedźmin. Chcesz nowy GTA? Powinien Wam na tym chodzić. Powinien, tak sądzę, że powinien, więc tutaj mamy grafikę R7600X, najwydajniejsza w swoim przedziale cenowym Asusa, sprawdzona marka, więc sądzę, że będzie ok, będzie cicha, na pewno będzie cicha. Jeszcze ma 2 GB RAMu, pamięci wewnętrznej, przepraszam, więc jest ok. I procesor AMD Atom X4 860K, przy 7 GHz wysokie taktowania. Można go jeszcze podkręcać, ale na tej płycie i z tym boksowym chłodzeniem nie jest, polecam. Ale on jest bardzo wydajny, ma 4 rdzenie z wydajności i właśnie Pentiuma, który kosztuje tyle samo. Trochę mniej, ale on ma 4 rdzenie i w tych różnych grach to może się sprzedać na przyszłość. Coraz więcej aplikacji, na przykład LibreOffice, różne ofisy, różne programy zwykłe użytkowania domowego już wykorzystują 4 rdzenie. Więc przyszłościowy, fajny. I tani, 315 zł za prawdziwe 4 rdzenie, to jest naprawdę ok. Tak oto się prezentuje zestaw dla tych graczy, którzy ich nie stać na wielkie rzeczy. Ci, którzy grają sobie w LoL'a, wolą sobie kupić lepszą klawiaturę, myszkę. W World of Tanks już strzelają z czołgów i tak dalej. To jest zestaw dla was. Dla tych, którzy użytkują domowy, czyli dla rodziców, dla was, żeby czasem pograć FIFA z rodzicami, raczej na kompie rodziców, coś tego typu. I pilnowałem GTA 5 pójść, tak sądzę. I żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień o tej samej godzinie 15 zestawu za.
Nie wiem jeszcze, ale na pewno jakiś zestaw co tydzień będzie. Żegnam się z wami, bye bye.